śpiewania. Tymczasem, proszę Państwa, mamy gości, bo tutaj są dziewczyny. Skąd? Zaraz się dowiemy. Bardzo prosimy na scenę pani Eugenia Rębas plus kierowniczka najsłynniejszego baru w Polsce Poranek. Słyszeliście, minister Szczurek zabronił pieprzenia w barach mlecznych. Zawiązała się koalicja krakowska, między innymi Słupska. My żeśmy protest martwi w zimie pod pomnikiem i daliśmy czadu, że sprowadziliśmy tego ministra do Krakowa na zupę pomidorową i postanowiliśmy się wreszcie zobaczyć na oczy, bo knuliśmy tam oczywiście niecnie, komunikując się telefonicznie lub jakimiś tam mailami. Suma summarum, są dziewczyny, które chcą coś przekazać naszym słuchaczom. Tak jest. Przede wszystkim chciałam wszystkich pozdrowić ze Słupska, pogodnego Słupska, a w tej chwili już pogodny Kraków jest, także nie pada deszcz. Chciałam powiedzieć, że wygraliśmy z urzędnikami, dzięki między innymi panu Domańskiemu, który ten Narodowy Bar Mleczny stworzył i tu pomógł nam między innymi. Także Słupsk, dziękuję bardzo. Trzymamy się kciuki za bary mleczne w Polsce w ogóle, nie tylko w Słupsku, ale w ogóle w całej Polsce. I że pozwolili nam pieprzyć, i to właśnie pani kierowniczka, to jest od pieprzenia w barze mlecznym posiłku. Proszę Państwa, będziemy dalej pieprzyć i kto lubi mielonego, ręka w górę. Leni Wekluski, niech żyją! Bardzo się cieszymy, proszę Państwa, w tej myśli. Teraz nami dziewczyny zostaną, zaśpiewają, a potem biorę je na piwo. No, teraz zapraszamy no z piecem. I prawdopodobnie, proszę Państwa, ziści się marzenie. I kończy szczęście błyska, karabin pęka śliska. Choć mocne gołe brawko, to za naczu mała długu stop. Bez czego w sercu znasz, chęci na bitwę masz. Sensacja, materia gra. Jak wariaty, rozwiedzą na armaty. Sensacja, materia gra. Kurta i bój się tam. Piłsudski widzą wzrost, z radości łaże wąs. Na bręglach długie majtę się dostają flaki. Dobrze czwarty czarki jak głowatki. Żołnierzom dają kwiatki. I poszedł chłopca ładnych, jakby nas nie gnębił. Łaska tak, jak wszyscy bracie znasz. Dziewczyny miały zapłacić 1 000 000 złotych za to, że pieprzyły te wszystkie potrawy, żeby wam smakowały, mówię o nas. Udało nam się urwać 500 000, bo sąd unieważnił tą głupotę, a teraz pracujemy nad drugim 500 000 i...